Twój dzień rozpoczyna się o godzinie 4 rano, ponieważ piekarnię otwieramy o 7. Możecie myśleć, że życie piekarza jest monotonne, ciągle takie same ciastka, bułki, rogale. Ale tak naprawdę każdy dzień jest całkiem inny. Jednego dnia mamy zamówienie na tort w kształcie wieży Eiffla, a drugiego... Tu poczta głosowa Gabriela Agresta. Proszę zostawić wiadomość. Cześć, tato, to ja. Dziś szkolny dzień kariery, pamiętasz? Miałeś przyjść opowiedzieć o swojej pracy. Oddzwoń. Wszystko w porządku? Tak jak zwykle. Nic nowego. Marinette przejdzie po klasie i poczęstuje was świeżo upieczonymi croissantami. Dziękuję panu serdecznie. A teraz poprosimy mamę Ali, która jest szefem kuchni w hotelu Grand Paris, należącym do burmistrza pana Bourgeois. Ojejku, jaka piękna! Ogląda się oczami. Schowaj ją, Chloe, bo wpadnie w niepowołane ręce. Ile rogali musiałby sprzedać twój tatuś, żeby zarobić na coś takiego? Co ja wygaduję? Musiałby sprzedać całą piekarnię? Skoro jesteś taka bogata, nie potrzebujesz darmowych croissantów. O, zazdrość mi. Hej, czy to camembert? To wcale nie jest camembert, ale za to bardzo błyszczy, a ja lubię błyskotki. Niestety nie mam czym was poczęstować, ale może burmistrz Bourgeois zaprosi was do hotelu na wspólny obiad. Błagam, czy nadejdzie dzień, w którym się ani razu nie potkniesz? Kolejnym naszym gościem jest tata Sabriny. To policjant. Sierżant Roger. Jestem policjantem już od 15 lat i wierzę w to, że każdy obywatel jest niewinny, póki nie udowodni mu się winy. Moja bransoletka zniknęła! Przed chwilą jeszcze ją miałam. Ty ją ukradłaś! Co? O czym ty w ogóle mówisz? Specjalnie potknęłaś się o moją torebkę, żeby ukraść mi bransoletkę! Panie policjancie, aresztować ją! Moja córka nie jest złodziejką. Momencik, panno Bourgeois, nie można oskarżać kogoś bez dowodów. A teraz proszę wszystkich o spokój, może po prostu przełożyłaś gdzieś bransoletkę. Śmiesz mnie posądzać o kłamstwo? Tato! Roger, masz przeszukać tę dziewczynę! Ależ panie burmistrzu... Czy muszę ci przypominać, że jako burmistrz tego miasta jestem twoim przełożonym? Panie burmistrzu, to niezgodne z prawem, nie mogę tego zrobić. Dobrze, w takim razie pożegnaj się ze służbą. Ale jak to, nie mówi pan poważnie, przez zgubioną bransoletkę? Po prostu tu chodzi o bransoletkę mojej córki. Jesteś niekompetentny, więc cię zwalniam. Wydocha! No i dobrze, wezwijmy Biedronkę. Ona na pewno wymyśli jakieś rozwiązanie.